Święty Mikołaj przyniósł upominki zawodnikom sekcji zapaśniczej MKS Rokita. Pojawił się wraz ze swoimi pomocnikami w świetlicy wiejskiej w Godzincinie. Tu spotkał się z zapaśnikami trenującymi pod okiem trenera Józefa Szabowskiego z Godzincina i Pogolewa Wielkiego. W tym roku jestem bardzo zadowolony z Was. Wyniki są dość obfite i wysokie. Mamy nawet mistrza Europy. Jest to zaszczyt dla nas, dla klubu. Mamy się czym pochwalić. Są punkty, mimo że wszyscy nas z boku atakują, ale my się po prostu obronimy zawsze punktami. Jest coś takiego, współzawodnictwo dzieci i młodzieży. Nie wszyscy zawodnicy byli grzeczni, nie wszyscy również potrafili się do tego przyznać. Jednak każdy z obecnych otrzymał upominki. Wcześniej młodzi zapaśnicy musieli wykonać kilka przysiadów lub pompek. A słuchasz trenera? Zrób 5 pompek. Sekcja zapaśnicza MKS Rokita ostro ćwiczy pod okiem swoich trenerów przed kolejnymi zawodami. Chcą być najlepsi, przywożąc z zawodów i turniejów medale i dyplomy. Zwycięstwa mobilizują do dalszej pracy na treningach. Lubię sporty, zapasy mnie bardzo interesują. Przyszedłem na trening, zaciekawiły mnie i do teraz chodzę. A ja lubię takie sporty. To jest trenerem, dlatego mam to. No, są fajnym sportem według mnie. Są takim ciekawym, że jest dużo możliwości. W niektórych sportach to prawie nie ma możliwości. Bo jedno trzeba robić. Wybrałam ten sport, bo jest fajny i bo mój brat trenuje ten sport. Bo chcę osiągnąć coś i tata mi mówił, że będzie fajnie. Mówi, że kontynuowała tradycję. Jak ci się udaje? Masz już jakieś sukcesy? Tak. Statuetka w tym tygodniu była i pierwsze miejsce. No bo lubię walczyć. A ile lat już trenujesz? 2 miesiące. Potwierdzeniem doskonałej formy zawodników w sekcji zapaśniczej MKS Rokita był sobotni 21. Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Burmistrza Gminy Wołów. Dolnobrzescy zawodnicy przywieźli 22 medale, zajmując tym samym pierwsze miejsce w grupowej klasyfikacji medalowej. W turnieju wzięło udział aż 260 zawodników z 18 klubów oraz 2 kluby z Białorusi i Czech. A oto wszystkie wyniki indywidualne zawodników klubu MKS Rokita.